Witam wszystkich serdecznie, oglądacie nową serię Zagrajmy Wy. Jak widzicie, jej tematem będzie gra Niesamowity Spider-Man. Oczywiście odcinki będą nosiły nazwę Zagrajmy Wy The Amazing Spider-Man. Ale nie zmylcie się, to chodzi o to samo. Na wstępie jeszcze przypomnę, o co chodziło z grą. Otóż gra Niesamowity Spider-Man rozwija nam fabułę pierwszego filmu, który wszedł na ekrany 4 lipca. Osobiście byłem na tym filmie, uważam go za bardzo dobry film. Nawet powiem szczerze, że ten film jest lepszy od trylogii Sama Raimiego. No zobaczymy, co wyjdzie z tej trylogii, gdyż już zapowiedziano, że Niesamowity Spider-Man również będzie trylogią. Więc doczekamy się jeszcze dwóch gier. A teraz przed wami reklama Oscorp. Progress. Nature to man. Ja nie będę wam tutaj nic przerywał. The path to our future. Oscorp. The Oscorp of today is evolving. And innovative technology needs a guiding hand. Under the direction of Dr. Alistair Smythe, the betterment and security of human life has become our one goal. His mastery of nanotechnology and macro robotics will guide Oscorp Industries to a better and brighter tomorrow. Nanobots, what are they? Imagine a robot. Now imagine 400 of them, standing on a dime. A microscopic army working on a molecular level. Their size is their strength, and their potential is limitless. The leadership of Dr. Alistair Smythe will usher in a new era of progress for Oscorp and mankind. Oscorp, a new company with the name you trust. No, także jesteśmy już po tak jakby intrze. A przed wami, ci co już widzieli serię Gramy w grę, to wiedzą, jak wygląda ekran startowy gry. Ale najpierw wejdę do ustawień. Muszę znaleźć opcję włączenia napisów. Kurde, gdzie ona może być? A, tu jest. Dobra, napisy włączone. Postaram się oczywiście nagrać tę serię jak najlepiej, żebyście mogli zobaczyć też napisy. Dobra, i zagram na poziomie super bohatera. Co tam się będę szczypał? Grę na poziomie bohater już ukończyłem, więc będę jechał na super bohaterze. Więc zaczynamy. Peter, what are you doing here? I'm here to get you out of this asylum. But you put me here, and with good reason. I can't. I know, it's crazy, but time's running out, Connors. Something bad has happened. Something really bad. Jak widzicie, wiemy, że coś będzie się działo niedobrego. No ale zacznijmy rozdział numer 0, że tak po, jak było napisane. Progress. Hey there. Hey. No, tutaj już możecie na wstępie usłyszeć, że bohaterom głosów nie użyczają aktorzy z filmu. Co można nazwać minusem tej gry, ale da się to przeżyć. Głosy są bardzo dobre. Jak też widzicie, gdy będziemy mieli cutscenki, w których występuje Peter, tak sądzę. No nie zobaczymy facjaty Petera. Oczywiście. Nie zobaczymy, jak wygląda wirtualny Peter Parker. Dopiero prawdopodobnie będziemy go widzieć jako Spidermana. Możemy tylko zobaczyć jego dłonie. Części właśnie jego ubrania dzięki temu. Inaczej nie zobaczymy, jak wygląda Peter. Gdyż w tej grze nie będziemy mogli uświadczyć luster. Gwen, pośpiesz się z tymi drzwiami. No, dziękuję bardzo.
Keep your head down. Technology needs a guiding hand. Kurde, w tym Oscorp. Tak jak wcześniej powiedziała Gwen, chyba wciąż coś kombinują. Niby to tylko nanotechnologia, ale tu widzę, to już dużo roboty się robi. No. I eksperymenty doktora Connorsa też, nie? Super. Jeszcze mi brakowało kolejnych zmutowanych bestii. Właściwie krzyżówek genetycznych. Mi podpowiedział jeden użytkownik. Teraz powiem szczerze, to nawet pasuje do zdania. Krzyżówka genetyczna. Może być. A tutaj przed wami pan doktor Alistair Smythe. Niektórzy mogą go znać z serialu telewizyjnego z 1994. Tak, chyba z 1994. Właśnie tam mieliśmy do czynienia z Alistairem Smythe'em, lecz tam pomagał on Kingpinowi. Choć też pracował, choć jego ojciec, tak jak można było zobaczyć w drugim odcinku serialu, pracował dla Oscar. You worked with Connors, right? Funny finding you here now as I waste my time trying to dispose of these cross species. So this is a cross species? A, widać, Gwen nie jest za bardzo zadowolona z faktu. I told you the truth, Gwen. Że Oscorp kontynuuje pracę Connorsa. No more humans turning into animals like Connors did. But what you see here is what happens when an animal gets a nice dose of human DNA. Here, follow me. I trust you'll keep everything you see in the strictest confidence. A co, jak ma być zadowolona? Ci, co widzieli w filmie, to wiedzą. Co się stało? W związku z pracą Petera i doktora Connorsa. The lizard almost destroyed the city. What rational mind would continue to create these things? No właśnie, mały spoilerek z filmu. Z kwestii oczywiście Gwen, nie mojej. Można było to usłyszeć. Ja będę starał się nie spoilować filmu. Ci, co chcą się dowiedzieć wszystkiego na temat większych informacji na temat gry, to niech obejrzą film. No oczywiście, jak nie stać was na kino, to czekajcie na wersję na DVD. Ja byłem już na filmie, więc mnie to już nie dotyczy. Ja tam nie muszę na to drugi raz jechać. Widzieliście przed chwilą kolejną krzyżówkę genetyczną. Widzicie, tak się kończy eksperymentowanie ze szczurami. Nie próbujcie tego w domu. They were never human to begin with. They were born in a petri dish. For the poor humans it infects, unfortunately not. I don't want to seem cruel, but you have to understand that thing is pure vermin. Ale Oscorp jest tutaj nieźle strzeżona. Ty, co się rzucasz nagle, co? Abry chcesz? Aha, dobra, fajnie. Zareagował na mnie, gdyż, no, wiadomo. Moce Spidermana to pochodzą ze skrzyżowania DNA człowieka z pająkiem. Tylko jak widać, przypadek Petera jest w miarę normalny. Gdyż on nie zmutował na taki poziom, żeby zmienić się w bestię. Zresztą kto wie, może twórcy filmu pójdą tym tropem i w którejś części dostaniemy to. Ten motyw z tym, że moce Spidermana zmutowały się na taki poziom, że zmienił się w potwora.
Is that? O, tu widzę skorpion czy coś. To też zmienili wygląd skorpiona na grze. Lecz wszystko zostało zmienione. What did you do to it? I didn't do anything. Peter, I think it senses your blood. It knows. It's clearly reacting to something I've never. Oj, niedobrze. Kolejny mutant zareagował na mnie. Chyba niedobrze. Powiem szczerze. Dokąd mnie zabierasz? Co ty? Ja tu mogę pomóc. Nie mogę. No tak, na przykład, jakbym miał tu pomóc, to musiałbym ujawnić swoje moce. Oj. Już się zaczyna, już jest źle. This can't be happening. No, Gwen, look at me. Gwen. Tylko nie Gwen, tylko nie Gwen. A, wiesz. No, ja jeszcze musiałem mówić. No nie, no teraz to się w ogóle super zaczyna. Peter, szybki koleś, kurde, już kostium założył, przy którym jeszcze nie miał, a już teraz ma. No to dobra, to zaczynamy grę. Od razu muszę wykorzystać nową umiejętność, którą twórcy pozwoli mi używać w grze. Jest to webrush. Służy on do wykonywania różnych ewolucji. Najbardziej przydatny oczywiście jest w mieście, ale w zamkniętych lokacjach zresztą też. O, cześć, robociki. Which I guess you technically are. So yeah. Watch out, Pete. Aha, super, dobra, fajnie. Mają bronić przed krzyżówkami genetycznymi, którą ja jestem. No fakt, ja Spider-Man jest. Krzyżówką też człowieka z pająkiem, nie? Dobra, mam pierwszą znajdźkę w tej grze. Są to dowody. Takie nagrania, które są powiązane z fabułą gry także. Trochę opowiadałem, no, co się działo jeszcze trochę przed grą. Coś mi mówi, że czeka mnie tu pierwsza walka. No raczej tak. Dobra, odpalę sobie webrush i zaczynamy walkę. Tak jak wspomniałem już w serii Gramy w grę, walka została stworzona na podobę systemu walki, który został wykorzystany w Batman Arkham City i Arkham Asylum. W Arkham City tylko został on trochę ulepszony o nowe ruchy. Tutaj też został on ulepszony o unikatowe ruchy i umiejętności, które wykorzystuje Spider-Man. Takich ruchów na pewno by nie wykonał Batman. Aha, fajnie, drzwi się zamknęły. Dobra, jedyna droga widzę tędy. A, jeszcze teraz kurde alarmy, no. Co jeszcze mi tu włączą? Może od razu jakieś działka na ścianach. Dobra, widzę teraz webrush jest już niepotrzebny, że tak powiem. Dobra, jak to zatrzymać? Aha, dobra, już wiem. To znaczy, ja pamiętam, nie? Tylko tak mówię. Tak jak widzicie, takie rzeczy tylko da się w tej grze zatrzymać webshotami. Niestety nie ma tu
wykorzystywania pojęcia takiego, jak miało to miejsce w grach o Spider-Manie na PlayStation 1 jeszcze, że można było spętać wroga całkowicie pajęczyną i już praktycznie wyeliminowało się go z walki. A widzę, tam jest kolejny dowodzik. Kolejne nagranie. Świetnie. Dobra, teraz droga. A, tędy, dobra, już pamiętam. Kurde. Tak jak już wcześniej wspomniałem, powiem jeszcze raz. Ta kamera blisko Spidermana czasami mnie wkurza. Teraz korzystam sobie oczywiście Web Retreat, która mam nadzieję nie będzie mi potrzebna tyle razy, ile myślę. Wspomniałem sobie teraz tryb, w którym mogę wykorzystywać Signature Move'y, ale niestety tutaj ich nie wykorzystam, nie mam jak za bardzo. Nie mam jak ogłuszyć przeciwników. No i zapomniałem dodać w poprzednim filmikach z tej gry. Za pokonywanie robotów otrzymuję części, dzięki którym mogę ulepszać moje webshootery i kostium. A teraz widzę, już mogę ruszyć zupę dalej. Dobra. Ej, ja nie chciałem w ścianę. Dobra, no i kolejna cutscenka. I need to get the others before this really gets out of hand. Pete, I think we both know that this is already out of hand. Dr. Smythe will have some answers. Find him. I'll try, but Gwen, I have to ask. What's gonna happen to you? I don't know, but it's not going to be good. I'm infected, Pete. We all are. You remember what happened to Connors? This only leads to one thing. But what about the antidote? If it worked before, then... Connors was exposed to an earlier strain. No, you couldn't even call it virus back then. It's evolved. Innego już z Connorsem, tak? There's no antidote. Ja rozumiem, to cure this. Co się stało? Ja wiem. There's no question they should be stopped. But even if they are, there's still a risk that the virus will spread. Gwen, stay calm. Ci, co nie widzieli filmu, to ja nie będę mówił, co się stanie. A tu widzicie web shootery oczywiście. Wait, Peter. Take the Ozphone on the table. Tak samo jak w filmie są na zewnątrz kostiumu. It's still a prototype, but at least I'll be able to call you. Okay. To całkiem fajne rozwiązanie. Dobra, więc dostałem już dostęp do telefonu, o którym mówiłem już w serii Gramy w grę. Dobra, ulepszę sobie. A niech będzie Combat Boost. Przyda się szybsze odpalanie Signature ataków. A tu mail powitalny. Mr. Smythe, I presume. The one and only. Jeden z dowodów dźwiękowych, które znalazłem w grze. To można znaleźć, że znaczy się. Such an important day. How much do you know about what transpired here? I know we can blame Kurt Connors for all of it. I'm not surprised. You know Dr. Connors personally? Unfortunately. They say our brilliance as it pertains to our respective fields somewhat equals one another. Big difference being I have a conscience. Zostało mi jeszcze do ulepszenia upgrade'y techniczne, czyli upgrade'y kostiumu i webshooterów. Ulepszę sobie siłę sieci. No i wracamy znów, małe przesunięcie do przodu. Yes, I got him and the other scientists to the quarantine. Trochę w przyszłość wybiegniemy. They're all infected. And the cross species. Where are they? I tried to stop them, but kurde, populacja zainfekowanych. Kurde, akcja rodem z prototypa. You have no idea. O, chyba wymyśliłem, z czego będzie następne Gramy w grę. Przypadkowo. Dobra, ale muszę najpierw poczekać na premierę Prototype 2. Zresztą, my tu gramy w Spidermana, a nie w Prototype, co ja tu już gadam. Dobra, no to jedziemy, rozdział pierwszy.
świecie. Tak prezentuje się Manhattan. Pięknie i okazale. W tle oczywiście widzicie budynek Oscorp. No, dziwne. W filmie wyglądał trochę inaczej. Dziwne. Ale dobra. A spadamy w dół. A nie udało się. Ale już się chustam. Latamy sobie trochę, polatamy sobie chwilkę nad miastem. Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy takiego złego. O, chyba jednak coś się stało. Trochę głupio gra zamroziła mnie w powietrzu. Ale tu oczywiście maile od postaci, tak jak już mówiłem. W serii gramy w grę. W pierwszym odcinku już. No i muszę lecieć teraz do tego małego parku. Zobaczyć, co tam się dzieje. O, widzę, Vermin już tu szaleje, kurde. Nie, to iguana, sorry. Pani reporter tu... O Jezu, uwaga! Ale Spider-Man jak zawsze. Matko święta żniwiarze! A nie, sorry, to maser. To nie to uniwersum. Ja pierdolę, co to jest? Kurde, ma bunt maszyn jakiś, czy co do cholery? Jak słyszy, możecie też usłyszeć Spider-Man. Jest takim samym wartownisiem jak był. Wcześniej... Nie jest już... To znaczy, w filmie też był. Nie tak jak w trylogii Raimiego, milczący i nie robiący sobie jaj z niczego. Poważniak. W tym filmie mieliśmy już do czynienia z prawdziwym Spider-Manem, który lubił sobie robić jaja. A tutaj jeszcze nie mogę zaatakować, najpierw muszę, jak widzicie, zniszczyć muszę najpierw te cztery generatory czy coś. Teraz zobaczymy, co dalej. Aha, dobra, lasery, fajnie. Te czujniki laserowe. A nie, to faktycznie lasery, sorry. Dobra, muszę tu teraz trochę polatać wokół niego, żeby nie... A, już widzę, ma odpalone. Za wysoko jestem, cholery. Spada! Dobra, zdążyłem. Widzicie, tutaj walki z bossami nie są dosyć kreatywnie zrobione. Opierają się na prostych schematach praktycznie. Rozwal tamtor. Aby rozwalić później móc to i taka robota. Przynajmniej z robotami tak jest. Zobaczymy, jak będzie dalej z żywymi przeciwnikami. No jeszcze nic. Kurde, no. Spidey, czy ty musisz tak wysoko wlatywać, żebym ja nie miał praktycznie pola manewru? Nie cierpię takich rzeczy. Rakieta, rakieta. Udało się. O, jakie piękne fajerwerki. A, udało się. Już zdążył się do... No nie, no teraz znowu lecę w górę. Jeszcze za wysoko. Dobra, teraz.
teraz to rozwalić mi te cholerne laserki z oczu. I teraz. No nie, co teraz znowu? Mówcie mi, że teraz będzie latał. Albo coś w tym stylu. Uszkodliwić mu ten jego cholerny nogi jak u pająka zresztą. A też ta dupa tam będę wychodził tam. Ja to mam tylko zniszczyć, a nie zastanawiać się co to jest. Myślałem się tylko, że zostało to wysłane przez Oscorp i pana Smite'a. Teraz tak cały czas latam w górze, gdyż za walkę, za pokonanie tak S-bota, bo tak to się nazywa. Jest to osiągnięcie, dlatego próbuję cały czas. Wydaje mi się, że nie dotknąłem się, więc powinien mi zaliczyć. Mam taką nadzieję. Leci, 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 leci. Yeah. No i kolejny upgrade odblokowany. Dziwne. Znowu nie dostałem tego trofeum. A, idź tam. No, ale już rozkręcamy zabawę, już mamy rozdział drugi. Chyba ta misja będzie działać się w zakładzie zamkniętym. Always insisted I focus on bats instead of reptiles for some reason. No Batman out there, Doc. W jakimś więzieniu. Bardziej to tam pisało zakład zamknięty. No, bet that one's particularly contagious. You see, it's not the new cross species. Usłyszeć zabawny tekst o człowieku nietoperzu, co chyba twórcy chcieli się zabawnie odnieść do gier Rocksteady. Well, you don't think I broke in here just to tell you the good news, do you? Wait. What are you talking about? I'm gonna get you out of here. No, widać. No, Spider-Man wyszedł z pięknym planem. Wydostajemy doktora Connorsa z powrotem. I'm through discussing this. Time to make a decision. Wait. If you do this, you must promise me. No matter what happens, when it's all over, you must bring me back here. Now. Aha, dobra, dobra, spoko, spoko. Czyli mamy go wydostać, ale po wszystkim wracamy. Dziwne. As soon as I get this door open, you run as fast as you can, okay? Right. Got it. No to zaczynamy, ale najpierw zanim zaczniemy, to kupimy upgrade. No tu odblokuję sobie. A niech będzie, albo nie. O, to niech będzie. Web Bones, to się przyda. Mam nadzieję. A tu z technicznych kupię.
O, niech będzie Web Blast. Wall Blast. No dobra, lecimy dalej. A no, na jakimś najbliższym punkcie kontrolnym zrobię przerwę i na tym skończymy pierwszy odcinek nowej serii. To było fajne. Szkoda, że nie mogę sam tego robić. Spore tutaj te skrzydło, że tak powiem. A tu coś jest, słyszę. Aha, tu jest jakaś znajdźka kolejna. Dobra. Kurde. Czasami ta kamera blisko Spidermana to naprawdę mnie wkurza. A tam co, logo Jawy było, czy co? Dobra, zdobyłem sobie pierwszy magazyn. Z tego co wcześniej widziałem, jest ich tu 8, więc muszę uważać. Wow, uwaga! No i kurna, i coś zrobił facet. Ja tylko chciałem jedną osobę uwolnić. To palant. Ja mam ci pomagać. Sam to rozwaliłeś, teraz chcę sam, kurna. No niech ci będzie. Dobra, niech ci będzie, pomogę ci. Dobra. Ale to jak się stąd wydostać? A, tu. Dobra. Dobra, wychodzimy. A kurde, kamera mi się poszalała, ale dobra. Jedziemy! Dobra, czas na ataki specjalne. Które oczywiście muszą mieć dużo wspólnego z używaniem pajęczyny, nie? Ja tą kontrę widzę też. Widać też można. Jak walki się kończy normalnie, to. O Jezus. To. Nie Jezus, jak to się powiedziałem. To Spider-Man wykorzystuje ruchy rodem związane z wrestlingiem. Hurricane Rana. Inne takie. Kurde, już mam. No. No i kolejny Hurricane Rana. No proszę. Spidey widzę. Musiał trenować wrestling wcześniej. Nie wiem, w komiksach najpierw wykorzystywał moc do występów, dopiero później zaczął je wykorzystywać do tego, co robił. Dobra, koleś przesuń się. Dobra. Dzięki. A ja tu nie chcę iść. Ja chcę tu. Dobra. Mam teraz użyć śmietnika na nich. Dobra, obróćmy tutaj jak najwięcej tego. Właśnie mu nie szkodliwmy. Aha, ty już od razu, ja? Kurde, naciskam tę cholerną kontrę, ona nie reaguje. No dziwne. Naciskałem kontrę, ona nie reagowała. No ale dobra, ja na tym będę kończył już właściwie ten odcinek. Zobaczymy się tak jak zawsze, obiecuję, w następnym. I przede wszystkim jak wam się podoba, to komentujcie i oceniajcie. Do zobaczenia w następnym, cześć!